Że głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga, Biblia mówi. Głupi w sensie takim, że jak ktoś zaprzecza istnieniu Stwórcy, a widzi dzieło Stwórcy, no to przecież jak może mówić, że nie ma Boga, prawda? A dzieło jest niebyle jakie. Proszę bardzo, można lecieć na Marsa gdzieś jeszcze, czy zdjęcia przynajmniej zobaczyć rzeczy byle jakości. Natomiast u nas na Ziemi jest wszystko pięknie przygotowane. Czy to nie świadczy o tym, że ktoś to wszystko stworzył, że ktoś to wszystko uczynił, proszę Państwa. Mówimy o Jezusie Chrystusie, proszę Państwa, o Ewangeliach, o prawdziwości Ewangelii, proszę Państwa. W naszym radiu Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra, teraz na, proszę Państwa, te święta Babilonki zimowe 2016. Mamy bardzo ciekawy oczywiście program. To, czy Jezus naprawdę istniał, bo lula i że Jezuniu, taka piękna to bajka, ale czy Jezus naprawdę istniał, jest ważne ze względu na doniosłe znaczenie jego nauk. Określenie Królestwo Boże jest trafne, ponieważ ten rząd będzie wyrazem Bożego zwierzchnictwa nad ziemią. Ale wróćmy do Jezusa. To, czy Jezus naprawdę istniał, jest ważne ze względu na doniosłe znaczenie jego nauk. Jezus uczył na przykład, jak prowadzić szczęśliwe i satysfakcjonujące życie. Ponadto obiecał, że nadejdzie czas, kiedy ludzkość zazna prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa oraz będzie zjednoczona pod panowaniem jednego ogólnoświatowego rządu nazywanego Królestwem Bożym. Nazywanego Królestwem Bożym. Łukasza 4.